No jak ta twoja ręka? No widzisz, okazało się, że jestem ciężko ranny. Nie żartuj. Ja jestem śmiertelnie poważny. I zauważ, że nie powiedziałem śmiertelnie ranny, tylko poważny. Czekaj, daj pomagać. Widzisz, ja teraz mam wyrzuty sumienia, że to przeze mnie jesteś taki śmiertelnie poważny i nieśmiertelnie ranny. Dzięki. Ale przecież nic się nie stało, do wesela się zagodzi. Mm. O ile będzie jakieś wesele. A dlaczego miałoby nie być? To jest zwyczaj, który przeżywa teraz renesans. Ale ja mówię o weselu konkretnych osób. A chcesz wiedzieć, których? Chyba wiem. No i co ty na to? Na wesele? A, zatańczymy sobie na własnym weselu? Nie zadaje się takiego pytania kobiecie, która ma wyrzuty sumienia. A dlaczego? Dlatego, że przez grzeczność powinnam odpowiedzieć, tak, zatańczymy. No widzisz, to fantastycznie. To ja teraz będę ciął się za każdym razem, jak będę chciał cię do czegoś przekonać. Przestań. No ale tapetowania to ja dzisiaj nie skończę, nie dam rady. Wiem, nie ma problemu. W takim razie zabiorę cię i Zosię na ciastka albo do kina. Co ty na to? Na ciastka się zupełnie nie zgadzam. Ale kino w sumie to jest dobry pomysł. No dobrze, to jesteśmy umówieni. Wpadnę po was po południu, tak? Okej, nie, poczekaj. Mała modyfikacja planów. Zabierzesz Zosię do kina, a ja w tym czasie zrobię pyszną kolację, może być? Zwrodzonej grzeczności nie będę się spierał. Dziękuję.